Cześć, słuchajcie, chciałem dzisiaj powiedzieć troszeczkę na temat National Insurance Number w UK, czyli NIN. Numer NIP podatkowy, który Urząd Skarbowy przypisuje dla każdej z osób. Numer unikatowy jest wydawany przez Brytyjski Urząd Skarbowy i numer jest właśnie do tego, aby monitorował płatności za ubezpieczenie społeczne oraz do osób, które pracują w Wielkiej Brytanii i się opodatkowują, więc ten numer służy do takiej identyfikacji tych właśnie podatników. Jest on o tyle istotny dla osób, które pracują w Wielkiej Brytanii, aby móc na tej podstawie stwierdzić, czy osoby pracują legalnie oraz te osoby, aby mogły również ubiegać się o różnego rodzaju świadczenia, które urząd czy różnego rodzaju instytucje w Wielkiej Brytanii na podstawie tego numeru będą nam dawać jakieś benefity z tego tytułu. I tak naprawdę jest on niezbędny dla osób, które chcą pracować legalnie. Każda osoba, która w Wielkiej Brytanii chce podjąć pracę, musi posiadać numer National Insurance Number. Wymagany jest zarówno on właśnie dla obywateli brytyjskich, jak i dla osób spoza Wielkiej Brytanii, które tu przyjeżdżają do pracy. Osoby, które będą prowadziły jednoosobową działalność gospodarczą, również muszą posiadać ten numer i ten numer będą podawać w swoich rozliczeniach podatkowych. Będą pobierały osoby, które pobierają świadczenia socjalne, emerytury, zasiłki chorobowe. Również jest niezbędny ten numer, aby wiedzieć, komu wypłacane jest i ile, uzyskać dostęp do usług publicznych, takich jak m.in. NHS, czyli Powszechna Służba Zdrowia, oraz właśnie rozliczać się podatkowo, więc to są rzeczy, dla których ten numer został tak naprawdę nadany. Jakie zmiany właśnie następują, bądź już nastąpiły z tytułu National Insurance? 6 stycznia 2024 roku, czyli tak naprawdę od początku roku, zmiana dla osób, które pracują, czyli jeżeli dostajemy wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, nasze wynagrodzenie netto będzie troszeczkę większe, a mianowicie to, co nam w naszym wynagrodzeniu potrącane jest National Insurance do tej pory, czyli to ubezpieczenie społeczne, padło już z 12 na 10%, czyli tym samym wynagrodzenie w naszej kieszeni będzie troszeczkę wyższe. To nie oznacza, że jest wyższe o 2%, tylko o 2% zapłacimy mniej naszego ubezpieczenia i tym samym nasze wynagrodzenie wzrasta tam o pewną kwotę i wartość finansową. Natomiast National Insurance Class 2, czyli National Insurance Contribution, nic. Od 6 kwietnia 2024 roku, czyli tak naprawdę od następnego roku podatkowego, to będzie rok podatkowy 2024-2025, opłata będzie właśnie nic, czyli za nic płacimy nic. Na dzień dzisiejszy jest to opłata 3 funtów 45 pensów tygodniowo, więc ta oszczędność wyniesie nas 179 funtów i 40 pensów rocznie. Natomiast również osoby, które są zatrudnione, które pracują na własnej działalności gospodarczej jako self-employed czy jako partnership, płacą również tak zwany National Insurance Class 4. Ten National Insurance Class 4 się płaci w momencie, kiedy firma osiąga dochód i to jest płatne od dochodu, i w momencie, kiedy uzyskujemy 12 570 funtów, płacimy tego ubezpieczenia 9% od różnicy, czyli jeżeli byśmy zarobili tutaj 22 570, czyli 10 tysięcy powyżej progu, no to w tym momencie zapłacimy 900 funtów National Insurance. Natomiast od 6 kwietnia 2024, czyli również od roku podatkowego 2024-2025, redukcja będzie z 9% na 8% i tutaj również będziemy mieli pewnego rodzaju oszczędności, więc jak zobaczycie, połączymy oszczędność z tytułu National Insurance Class 2 i National Insurance Class 4, no to te oszczędności mogą wynosić dla, co po niektórych osób, kilkaset funtów w skali roku. Jest to o tyle wygodne, że no widać, że państwo chciało chociażby coś dać, jak to się mówi, dla podatników. Jest to jedna z fajnych informacji, ponieważ jest to pewna redukcja. Jeśli jesteście zainteresowani większą ilością informacji, zapraszam również na nasze pozostałe kanały, czyli czy to będzie Facebook, czy to nasza strona internetowa, LinkedIn, czy nawet Instagram, więc zapraszam Was do śledzenia nas oraz komentowania. Również będę wdzięczny za komentarze pod tym wideo, jeżeli macie jakieś pytania bądź sugestie, abyśmy nagrali jakieś wideo dla Was, to w tym przypadku bardzo bym prosił, zostawcie informacje pod spodem, pod tym wideo, będzie zawsze nam bardzo, bardzo miło. Ja bardzo serdecznie Wam dziękuję i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Pozdrawiam, Szymon Niestryjewski z firmy SNK.